Horoskop na miesiąc maj. Zapraszam wszystkie znaki bardzo serdecznie na ten filmik. Napiszę oczywiście dla Państwa czasówkę dla każdego znaku pod tym filmikiem, byście mogli zobaczyć swój znak horoskopu oraz swój ascendent. Zapraszam, witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów. Zapraszam do nowych subskrypcji. Jeśli jesteś tutaj nowy, trafiłeś na mój kanał, dzisiaj zobaczyłeś pierwszy raz mój kanał w YouTubie, proszę zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś nie przegapił już żadnych wróżb na moim kanale, byś był na każdej premierce mojego filmiku z rozmaitymi wróżbami, horoskopami, rytuałami. A propos, zapraszam Państwa dzisiaj z okazji Nowiu Księżyca bardzo serdecznie na godzinę 19 na wróżby live, które będę robiła z okazji Nowiu Księżyca. Następnie dzisiaj o 22:30 wraz z, punktualnie z godziną Nowiu Księżyca zapraszam Was na rytuał oczyszczający negatywy i odcinający negatywne sprawy. Zapraszam serdecznie, czyli dzisiaj poza tymi horoskopami mają Państwo jeszcze dwie atrakcje na moim kanale. O godzinie 19 live wróżby, wróżby za kupienie znaczka na żywo oraz o 22:30 rytuał z okazji Nowiu Księżyca. Zapraszam serdecznie. Proszę oczywiście również o komentarze, o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez e-mail. Napiszcie mi e-maila, że chcecie wróżby indywidualne, a ja powróżę Wam na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i osobistych pytań. Wtedy są oczywiście te wróżby głębsze i szczegółowsze. Zapraszam serdecznie. A teraz zaczynamy, kochani, od barana. Baran jako pierwszy znak. Proszę o kartę dla barana. Dzisiaj będą wskazówki. Jedna karta tarota dla każdego znaku jako wskazówka na miesiąc maj. O, wow, barany. Kochane barany, macie piękną, romantyczną kartę. Dwa kielichy. Dwa kielichy to oczywiście gorący romans, flirt, seks, zakochanie się, szansa na nową miłość, na piękne, romantyczne chwile, momenty w miesiącu maju. Dwa kielichy mówią o emocjach, uczuciach, na nowo się zakochać, być może się pogodzić z partnerem, być zakochanym, uczucie zakochania, energia miłosna, romantyczna. Być może zrobić jakiś pierwszy krok do pogodzenia się, coś wspólnie zaaranżować, zrobić coś pięknego wspólnie, piękny, miłosny czas, romantyczne chwile, dobry seks, partnerstwo. Także tutaj w ciągu 2 tygodni powinno się coś dla baranów romantycznego wyklarować. Tak, jakieś spotkanie, jakaś znajomość, być może nowa znajomość lub pogodzenie się z partnerem i piękna, romantyczna relacja, gdzie pełne emocji, chwile romantyczne, chwile Was czekają w miesiącu maju, barany. Dziękuję serdecznie baranom i zapraszam teraz byki, kochane byki. Oto dla Was wskazówka. O, już wypadła. Dobrze, dziękuję. Słońce, wow, bardzo pozytywny miesiąc, pozytywny czas, piękne wibracje, pozytywne myśli. Wszystko, co sobie założyliście, kochane byki, na miesiąc maj, powiedzie się bardzo optymistycznie, pięknie, gorąco. W miesiącu maju korzystajcie z życia, cieszcie się pięknym słońcem, piękną temperaturą, ciepłem, dobrymi, pozytywnymi wibracjami. Również, kochane byki, wychodźcie na słońce, tak? Tutaj też mówi to o słonecznym miesiącu, w którym wydarzy się być może coś dla Was nowego, coś pozytywnego.
Nie bądźcie jednak za naiwni, nie idźcie oczywiście w ten miesiąc, jeśli chodzi o Wasze nowe sprawy, projekty, pomysły, zbyt naiwnie. Ta karta mówi o pięknym czasie, beztroskim, o cieple, o narodzeniu się nowych nadziei, nowych pomysłów, nowych projektów, nowych spraw, nowy początek, ale pozytywny. Bądźcie otwarci również, byki, na nowy początek. Zapraszam serdecznie teraz bliźnięta. Dziękuję bykom. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. 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 Dziękuję. König der Kelche, czyli król kielichów. Król kielichów to osoba, no, pełna uczuć, emocji. W tej energii będziecie, kochane bliźnięta, w miesiącu maju. Czyli tutaj uważajcie, słuchajcie, wpatrujcie się, obserwujcie swoje emocje, uczucia. Też zaufajcie swoim instynktom, co Wam podpowiada Wasz instynkt. Idźcie za głosem serca, bądźcie przyjaźni, bądźcie pełni uczuć, róbcie wszystko z pasją, z emocjami, z uczuciami. Pokażcie również, przepraszam, pokażcie również bliźnięta swoje uczucia romantyczne, emocje w miesiącu maju. Nie skrywajcie ich, nie kamuflujcie ich, nie ukrywajcie swoich emocji, tylko pokażcie je po prostu w miesiącu następnym. A rozpocznie się może jakaś romantyczna, piękna faza dla Was. Bądźcie pomocni, bądźcie opiekuńczy, bądźcie pewni siebie, emocjonalni, kochani, sympatyczni, pełni zaufania, pełni zrozumienia. Bądźcie otwarci na nowe sprawy, nowe znajomości, nowe randki, nowe partnerstwo. Bądźcie też delikatni, uczuciowi, bądźcie empatyczni, bądźcie również dobrymi rozmówcami i wtedy, kochane bliźnięta, rozpocznie się dla Was piękna, jakaś romantyczna być może przygoda, być może jakiś romans, który przerodzi się w piękny związek. Dziękuję kochanym bliźniętom i zapraszam raki. Proszę o wskazówkę dla raków na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla raków na następny miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla raków. Ups. Wow, diabeł, kochani. Wypadło dużo kart, ale na wierzchu widziałam od razu diabła. O, uwaga. Kochane raki, uwaga na miesiąc maj, żeby Wam się coś złego nie przydarzyło. Na przykład, żebyście nie wpadli w jakiś nauk, żeby Was ktoś nie okradł, żeby nie wpaść w jakieś złe wibracje, negatywne emocje, negatywne myśli, na przykład, żeby nie być zbytnio zazdrosnym, zawistnym, żeby nie uzależnić się od czegoś, od, na przykład od partnera seksualnie, by nie wpaść w jakieś patologiczne, seksualne tutaj sprawy, grupy, związki. By nie manipulować, by nie być zbyt jakimś tutaj kłamliwym, intryganckim. Uważajcie również, by nie zdradzić. No oczywiście ta karta diabła mówi o wszystkich negatywnych tutaj wibracjach. Zdrada, fałsz, manipulacje. Uwaga po prostu, kochane raki, na takie właśnie tutaj energie, tak? Uważajcie, by nikt Wami nie manipulował, byście nie wpadli w złe towarzystwo, w złe jakieś grupy, by ktoś Was nie pociągnął do jakichś kryminalnych spraw, do jakichś brudnych spraw, gdzie będziecie mieli problemy, by ktoś Was nie wpuścił w maliny, w sensie wpuścił w jakieś tutaj nałogi, z których nie będziecie mogli się wykaraskać. Uwaga, 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 ostrzeżenie dla raków na miesiąc maj. Oczywiście uważajcie też na ludzi, nie wiem, jakieś toksyczne osoby, negatywne osoby kryminalne, które robią nieczyste interesy lub są toksyczni, chcą Was wykorzystać, Wami manipulować.
uważajcie, strzeżcie się takich osób i nie wchodźcie w żadne kontakty z takimi osobami, jeśli czujecie, że coś nie idzie po prawie. Zapraszam, kochani, wszystkie lwy. Dla lwów wypadła mi karta 9 monet. Wow, bardzo piękna, pozytywna karta dla pracy, dla nowej pracy, dla nowego stanowiska, dla kariery, dla awansu. 9 monet to też karta, która mówi, że powinniście lwy mieć dyscyplinę, jeśli chodzi o pracę, samodyscyplinę. Dążyć powinniście w maju konkretnie do sukcesu, do swoich określonych sobie celów. Być powinniście odpowiedzialni, tak? Powinni wasi współpracownicy, wasz szef na was polegać, na was liczyć, ponieważ tutaj lwy, jest to karta sukcesu w pracy, sukcesu również jeśli chodzi o stabilizację, egzystencję, o wasze bezpieczeństwo w pracy, w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych. Być może coś możecie wygrać w miesiącu maju, lwy. Jeśli chodzi o związki, emocje, to mówi ta karta o związkach, które są stabilne, które dają wam bezpieczeństwo, długotrwałość, stabilność, więc takie związki powinniście w miesiącu maju szukać, zakładać. Szczęście w miłości, tak? Jakby delektować się szczęście w miłości. Też bogactwo, ewentualna wygrana, dobrze podpisane umowy, wewnętrzne i zewnętrzne bogactwo, czyli też bogactwo ducha, tak? Bogactwo emocjonalne. Także jeśli w coś chcecie grać, to proszę zagrajcie w miesiącu maju, być może będziecie mieli jakąś dobrą passę. Na pewno jest to karta szczęścia i sukcesu dla lwów. Dziękuję lwom. I zapraszam, kochani, wszystkie panny. Wszystkie panny dostaniecie teraz wskazówkę na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla panien na miesiąc maj. Dziękuję. Der Eremit, czyli pustelnik. Pustelnik mówi o tym, że powinniście w maju, kochane panny, zastanowić się nad dalszym rozwiązaniem spraw, nad dalszą drogą. Poszukajcie rozwiązań rozsądnych, samotnie zdystansujcie się do swoich problemów, do swoich spraw i poszukajcie w spokoju, w samotności, w zgodzie ze sobą rozwiązań na swoje jakieś tutaj problemy. Czy poszukajcie po prostu nowych pomysłów, projektów. Jeśli jesteście singlami, to mówi też ta karta o spokojnym miesiącu maju, gdzie możecie się zastanowić, szukać partnera, szukać nowych relacji, związków. Karta pustelnika mówi również o mądrości, o mądrze przemyślanych sprawach, o mądrych rozwiązaniach na różne wasze ewentualne problemy. Karta pustelnika mówi o potrzebie samotności, potrzebie wycofania się, potrzebie spędzenia czasu samemu ze sobą, by właśnie produktywnie tutaj coś przemyśleć, by poszukać nowych ścieżek życiowych. Tutaj karta pustelnika jest rzeczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu kartą panny i właśnie jest to wskazówka dla panien. Więc kochane panny, wylosowałam jakby dla was własną waszą kartę. Wyciszcie się, jeśli jesteście singlami, typem samotnika, to nic nie szkodzi. W miesiącu maju potrzebujecie troszkę spokoju, ciszy, relaksu. Pobądźcie sami, to nie jest negatywne. Zdystansujcie się do swoich spraw, zdystansujcie się do problemów. Po prostu karta mówi ta o spokojnym, wyciszonym, pełnym relaksu, pełnym ciszy, przemyśleń miesiącu maju. Wszystko jeszcze też powinniście zostawić, co jest stare, za sobą. Puśćcie to, puśćcie stare problemy, stare jakieś sprawy czy jakieś osoby, tak? I zdystansujcie się do wszystkiego. Ważne jest, byście znaleźli w miesiącu maju, panny, balans, własną harmonię. Dziękuję kochanym pannom
i zapraszam serdecznie wagi. Wszystkie wagi zapraszam na czytanie na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla wag na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla wag na 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 maj. Proszę o wskazówkę. Ups. Ta karta wypadła mi. Znaczy obróciła się pierwsza. 10 monet. Wow, karta sukcesu, karta pieniędzy, karta wygranej, karta stabilizacji, dojścia do końca jakiegoś projektu i sukcesu, zakończenie projektu z sukcesem, dobrobyt, również szczęście w miłości, stabilizacja w miłości, w związku, wygrana, być może jeśli w coś gracie. Tutaj być może nawet karta ślubu, karta zaręczyn, karta sfinalizowania jakiejś ważnej relacji, czyli tutaj, nie wiem, plany, by być razem, plany na szczęście razem, by oficjalnie tutaj sfinalizować ten związek ślubem lub zaręczynami. Ta karta mówi o szczęściu, szczęściu w miłości, szczęściu w karierze, szczęściu finansowym, o budowaniu domu, budowaniu gniazda rodzinnego, budowaniu swojej egzystencji na bardzo stabilnych tutaj fundamentach. Wewnętrzne i zewnętrzne bogactwo. Delektować się swoim szczęściem, docenić swoje szczęście, swój sukces. Bezpieczeństwo, bycie szczęśliwym. Wsłuchać się również w swoje instynkty, by podejmować dobre decyzje w miesiącu maju, wagi. Zadowolenie w miesiącu maju tutaj z różnych zakończonych pięknie, dobrze, pomyślnie spraw. Dobre projekty zakończone sukcesem. Dziękuję wagom i zapraszam serdecznie skorpiony. Proszę o wskazówkę dla skorpionów na maj. 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 Proszę o wskazówkę dla skorpionów na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę. O la la, kochane skorpiony, uwaga, zdrada, oszust, kradzież, złodziej. Ktoś, kto wymiguje się od wyjaśnienia spraw z wami. Ktoś, kto ucieka od odpowiedzialności. Ktoś, kto nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny. Uważajcie na złodzieja, który chce wam coś ukraść lub was wykorzystać. Uważajcie na ludzi, którzy nie są dla was szczerzy, którzy chcą was wykorzystać w różny sposób. Uważajcie na ludzi, którzy są kłamliwi, którzy was zdradzają, oszukują, kłamią, którzy intrygują za waszymi plecami i uciekają, by nie rozmawiać szczerze o sprawach. Uważajcie, żeby schodzić z drogi ludziom, którzy są w stosunku do was nieszczerzy, nieuczciwi, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za swoje sprawy, za wykonaną pracę, którzy triksują, którzy chcą tylko swoich własnych egoistycznych korzyści. Uważajcie, kochane skorpiony, w miesiącu maju, byście nie zostali po prostu okradzeni lub oszukani. Uważajcie na złodziei, na jakichś kryminalnych ludzi, uważajcie na kłamstwa, oszczerstwa, na intrygi, na ludzi, którzy nie są prawdomówni, którzy są podstępni, którzy są po prostu bardzo negatywni. Uważajcie, to jest przestroga dla skorpionów. I zapraszam strzelce. Proszę o wskazówkę dla strzelców na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla strzelców na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla strzelców
na miesiąc maj. Proszę o wskazówkę dla strzelców na 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 maj. Dobrze, wezmę pierwszą strzelcę. Szczęście, szczęście, wygrana. Wow, zagrajcie w coś, strzelce w maju, bo na pewno będzie wygrana. Również strzelce tutaj jest sukces. Sukces w różnych sprawach, czy w zawodowych, czy w finansowych, czy w miłosnych, czy tutaj we flirtach, romansach. No, uważajcie też, by nie być za bardzo strzelce narcystyczni, egoistyczni w miesiącu maju. Nie pokażcie się jako próżni, narcystyczni, zakochani sami w sobie. Uważajcie, by tak Was środowisko nie postrzegało. Tutaj sześć buław. Sześć buław to bardzo pozytywna karta strzelce, która mówi o tym, że Wasze sprawy potoczą się bardzo pozytywnie, że będziecie mogli jechać po wieniec laurowy, czyli po wygraną. Sześć buław to poradzenie sobie z konfliktami, wyjście z opresji, znalezienie pozytywnych rozwiązań na Wasze problemy. To zwycięstwo w dosłownym tego słowa znaczeniu. Też podziw ze strony Waszego środowiska, czy pracy, czy w ogóle środowiska znajomych, przyjaciół, podziw. Ale tak jak powiedziałam, nie bądźcie za aroganccy, za próżni, nie pokażcie się jako właśnie egoiści lub narcyzy, tak? Nie pokażcie takich tendencji narcystycznych, że po prostu wszystko chcecie tylko Wy jak najlepiej robić i tak dalej. Pamiętajcie o tym, żeby być docenionym, musicie również współpracować w maju z innymi. Także takie tutaj były wskazówki dla strzelców i zapraszam koziorożców. Proszę o wskazówkę dla 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 koziorożców na maj. Proszę o wskazówkę dla koziorożców na maj. Proszę o wskazówkę. Dziękuję. Wow, być może tutaj, kochane koziorożce, jakaś podróż Was czeka. Podróż, tutaj ta karta mówi, 8 buław mówi o podróży, na przykład autem, o jakichś szybko rozwijanych sprawach w maju, szybkiej akcji, sprawy czy różne nowe projekty, pomysły, które macie, rozwijać się będą w maju szybko, energicznie, dynamicznie, z dobrymi też rezultatami. Też mogą być jakieś tutaj niespodzianki w maju dla Was, kochane koziorożce, nowe pomysły, nowe impulsy, nowa kreatywność, jakby nowe wydarzenia, tak, się tutaj coś poruszą, podzieją. Ta karta mówi o tym również, byście byli, kochane koziorożce, w miesiącu maju energiczni, aktywni w działaniu, właśnie byście posuwali swoje sprawy do przodu śmiało, z odwagą, z energią. Dostaniecie nowego szwunku, czyli nowej energii do działania, nowej motywacji do działania i wszystkie sprawy mogą potoczyć się dobrze. Być może nowe osoby, nowe znajomości będą ważne w miesiącu maju dla Was, koziorożce. Również w miłości mówi ta karta o szybkim rozwoju spraw, być może o dużej seksualności, o szybkim seksie, o możliwości, nie wiem, jakichś romansów seksualnych tutaj spraw, dobrym seksie, szybkim, energicznym. Także tutaj też sprawy właśnie romantyczne, romansowe, flirtowe, seksualne rozwiną się szybko i dobrze. Ta karta mówi też o dużej seksualności, czyli tutaj koziorożce jest szansa, nadzieja na dobrą, dużą, szybką, energiczną, wspaniałą seksualność, dobry seks po prostu. Lub na jakąś podróż właśnie, podróż pełną niespodzianek, pełną pozytywnych, szybkich zmian. Dziękuję bardzo koziorożcom i zapraszam wodniki.
Proszę o wskazówkę dla wodników na maj. 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 Proszę o wskazówkę. Już mi się odwróciła. Wow, piękna karta, wodniki. Karta gwiazdy, pełna nadziei na rozwiązanie pozytywne, pomyślne Waszych spraw. Gwiazda to bardzo piękna karta wielkich arkan, która mówi o pięknej też miłości, o poznaniu kogoś lub rozwoju w Waszym partnerstwie pięknej miłości, pozytywnej. Szansa, nadzieja na piękne uczucia i emocje, na harmonię, na spełnienie marzeń, na balans, na szczęśliwy czas w miłości i na miłość pod szczęśliwą gwiazdą. Czyli wszystko ułoży się w maju tak, jak sobie tego zapragnę liście, kochane wodniki. Miłość piękna, gorąca, klarowna. Coś tutaj się wydarzy pozytywnego. Sukces, szczęście, nowa nadzieja. Coś, o czym myślicie, rozwinie się pozytywnie, dobrze i pod szczęśliwą gwiazdą. Będziecie również w miesiącu maju chronieni. Gwiazda to też ochrona. Także pozytywny czas, pozytywny miesiąc, szczęście i nadzieja na coś nowego. To jest karta też, właśnie tak jak już powiedziałam, wspomniałam, ochronna dla Was, kochane wodniki, w miesiącu maju. I zapraszam ostatni znak ryby. Ryby. Proszę o wskazówkę dla ryb na miesiąc maj. 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 Dziękuję. Wow, kochane ryby, też wypadła mi, pomimo, widzieliście, kochani Państwo, że tasowałam i oczyściłam karty, też mi wypadła gwiazda. Czyli kochane ryby, tak samo jak wodniki, bardzo szczęśliwa, pozytywna karta na miesiąc maj. Szczęście, nadzieja na miłość piękną, nadzieja na rozwiązanie spraw i Waszych projektów, pomysłów bardzo dobrze. Czyli szczęśliwy miesiąc, miesiąc maj pod szczęśliwą gwiazdą, karta ochronna dla Was. Pozytywny rozwój wszystkich spraw, o których sobie pomyśleliście, które zaplanowaliście na miesiąc maj. Wszystko rozwinie się ku Waszej myśli i macie nadzieję właśnie, że sprawy potoczą się dobrze i te sprawy powinny w maju, kochane ryby, potoczyć się dobrze. Dziękuję kochanym wszystkim znakom. Wszystkie znaki już dostały radę na miesiąc maj. Zapraszam Was, kochani, serdecznie dzisiaj o godzinie 19 na Wróżby Live na moim kanale i zapraszam Was również, kochani widzowie, o 22:30 na rytuał oczyszczania i odcinania wszystkich negatywów z okazji dzisiejszego nowiu księżyca. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia i życzę Wam pięknego miesiąca maja, samych pozytywności i szczęścia. Do usłyszenia już wkrótce.